Możesz się ze mną kłócić. Dobra. Jeszcze raz. Albo możesz się nie zgadzać. Lekkostronniczej. W ogóle jak to... się uda, a potem najwyżej poprawimy. Dzień dobry, dzień dobry. No, witajcie. Zapraszamy was na kawkę taką lekkostronniczą. Co tam u was? Rozpoczęcie rozmowy od co tam jest kijowe, nieoryginalne. Co tam u nas? Nie, no, co tam u was? U nas. Jesteśmy po weekendzie. Mieliśmy taką przyjemność uczestniczyć w rekolekcji. Taki był trochę przewrotny, fikołkowy tytuł. Celem było to, żeby tam po prostu poszukać takich kłamstw w życiu, które po prostu jakoś tam wierzymy. No i jak ty to do tego? Jak ten czas? Znaczy ja tam troszkę coś tam może i zaczerpnęłam, ale ogólnie rzecz biorąc chyba się nie do końca odnajduję w takiej formie. I to nie do końca były rekolekcje takie dla mnie. No ale forma, bo forma była taka, że to było weekendowo. Przychodziliśmy piątek, sobota, niedziela. To było jakby przy parafii. O to ci chodzi, taką formę, czy chodzi ci o treści? No treści bardziej. Decyduj się. Treści, znaczy tak, mi się wydaje, że ja już pewne rzeczy w sobie przerobiłam dawno. Czyli chodzi o to bardziej, że to nie były treści dla nas. No tak. Bo tak jest właśnie, że czasami jest, że rekolekcje, na które jedziemy, naprawdę nie muszą być dla nas. Znaczy, te treści, które są tam głoszone, są obok. Dla nas rekolekcje bardziej się wydarzały w czym innym. Tym, że na przykład mogliśmy służyć, ja mogłem gdzieś tam grać tym ludziom, żeby pomagać im na przykład przeżywać te rekolekcje. Ale dla mnie generalnie taki czas, kiedy chodziliśmy po polu i szukaliśmy chwastów i ciągle je wyrywaliśmy. Czyli te kłamstwa z naszego życia. I tak naprawdę trochę uczyliśmy nasze oczy do poszukiwania kłamstw, nie? I we mnie jest jakiś taki bunt. Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? Bo naprawdę nie trzeba być nawróconym, żeby widzieć kłamstwa. Natomiast trzeba mieć naprawdę nawrócone oczy i takiego Bożego Ducha, żeby doszukiwać się dobra w drugim człowieku, w jakiejś tam sytuacji i tak dalej. Więc my jesteśmy na takim etapie, że my bardziej tak szukamy dobra w drugim człowieku. Nie? Ale generalnie czas był bardzo dobry. No tak, tak. No dla mnie to był taki czas trochę, żeby sobie pewne rzeczy jeszcze przemyśleć, poukładać, ale takie inne, które może były w jakiś sposób powiązane z tematem, ale nie wiem, ja mam takie w ogóle czasami doświadczenie, że w czasie właśnie takiej modlitwy, czy nawet jak jestem na mszy, czy odmawiam różaniec, czy każda jakaś inna forma, że przychodzi mi bardzo dużo takich myśli, zupełnie niezwiązanych z tym, na czym tej chwili jakby skupiona jest moja uwaga. Now women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. I przychodzą mi takie fajne jakieś pomysły, które no gdzieś tam sobie w pamięci zapisuję po to, żeby do tego wrócić i żeby no to było taką dla mnie inspiracją. Nie wiem, mam takie przekonanie, że w takich okolicznościach przychodzą, to znaczy, że mogą być dobre. Nie muszą, ale mogą być dobre. Czyli ten czas jest takim u ciebie trochę takim katalizatorem, czyli tak naprawdę oczyszczasz, segregujesz pewne treści, które przyszły do ciebie gdzieś wcześniej, później, gdzieś ci się to zbiera. Przemeblowanki u ciebie w głowie wtedy, ale w różnych przestrzeniach. No w różnych. No właśnie. Znaczy ja tutaj już się dzieliłam z Łukaszem wcześniej, że ja czasami potrzebuję czasu, aby mój mózg jakby spróbował sobie poukładać nadmiar treści, które się gdzieś tam wydarzyły w ostatnim czasie. Bo ja faktycznie byłam w poprzednim tygodniu cały tydzień na takim szkoleniu, tak to nazwijmy, bardzo takim... A ja byłem sam w domu, nie? Tak. I po prostu aż zarosłem z tego wszystkiego. Z tęsknoty. Taki żal puchu, że... Nie, ale wiecie, no to jest też tak, że jak jest dużo rzeczy, dużo treści, to w pewnym momencie mózg nasz już tego nie przerabia, przynajmniej mój nie przerabia i potrzebuje czasu, spokoju, żeby teraz to wszystko sobie jeszcze raz poukładać albo wybrać to, co jest istotne od tego, co jest mniej istotne. Czasami zobaczyć jakąś inną warstwę tego, co się tam gdzieś odkryło.
Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera. Ogry mają warstwy. I tak sobie pomyślałam, jak ja współczuję tym dzieciom, jak one muszą tyle być w szkole, później wracają do domu i jeszcze muszą się uczyć tyle godzin, a ja tydzień czasu tylko tak i... Mówi to nauczyciel. Dobra, jeszcze jeden temat w ogóle, bo tak łyżeczka kawki, tak, najbardziej. To jeszcze tak wrócę do weekendu, bo tam padło dużo takich różnych kontrowersyjnych rzeczy, ale między innymi takie pytanie, czy człowiek z gruntu, to jest dosyć istotne, z gruntu jest dobry, czy jest zły? I to wywołało takich kontrowersji, we mnie też tak dużo pytań. I to w ogóle może jest pytanie do ciebie, jak ty uważasz, nie? Czy człowiek jest z gruntu dobry, czy człowiek jest z gruntu zły? No. A jak ty uważasz? Ja jestem przekonana, że jest dobry. No właśnie, ja też tak uważam. Natomiast tam padło takie, takie twierdzenie, że to jest fałsz. Że człowiek, czy jak nie jest dobry... To znaczy, że jest zły? No właśnie. Nie wiem. Co cię przekonuje, że człowiek jest dobry? Może tak. Przekonuje mnie to, że człowiek właściwie został taki stworzony jako dobry. Właśnie. Jako dobry, bardzo dobry. Jak Pan Bóg stwarzał wszystko, to mówił, że było dobre. A jak stworzył człowieka, to powiedział, że było bardzo dobre. I to jest w ogóle chyba klucz, pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że mówi się, że człowiek z natury jest grzeszny. I to jest herezja. Człowiek z natury jest dobry, natomiast z natury jest skłonny do grzechu. To znaczy, że we wnętrzu człowieka wydarza się pewnego rodzaju walka duchowa. Walczy dobry duch i zły duch. I to, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym, grzesznym, nie? Kłamliwym i tak dalej. Nie to, co się w nim wydarza, że on taki po prostu jest. Bardzo często mamy tak, nie? Że mamy wewnątrz mnóstwo myśli, walk, ale póki one z ciebie nie wyjdą, one ci nie czynią grzesznym, nieczystym. No ale może myślą grzeszyć, co? Można myślą grzeszyć, nie? Ale one nie... Ale to, że one są, pojawiają się, to nie jest jeszcze niczym złym, tak jak emocje, no nie mamy na nich wpływu i tyle po prostu są. No nic, no tak pytamy, wiecie, możemy w ogóle sobie porozmawiać w komentarzach, to jest drugi temacik, nie? Czy człowiek w ogóle z gruntu, to jest fajnie, nie? Bo zostaliśmy ulepieni z gruntu, nie? Czyli z ziemi, z gliny, z prochu, z gruntu był dobry i jest dobry. Pod wpływem słów węża Ewa zerwała owoc z zakazanego drzewa. Tak, po grzechu pierworodnym została w nas pewna skłonność. Ta skłonność, coś w nas dąży do złego, ale jest też coś w nas dąży do dobrego. Natomiast samo w sobie człowiek jako człowiek jest dobry, jest bardzo dobry, jest piękny, nie? Znaczy, no zakładam, że Pan Bóg stwarza wszystko, co jest piękne, nie? A nie, no a nie grzech. No Pan Bóg z tym grzechu nie sprawi, nie? Co prawda jest też takie było pytanie. Bo czytamy Słowie Bożym, zapłatą za grzech jest śmierć. I to takie pytanie jest, to kolejny temacik. W takim razie, kto płaci? Co Pan Bóg płaci śmiercią? No nie. To w takim razie zapłatą za grzech jest śmierć, a zapłatą za dobro co jest? Taka rozumie... No właśnie. Zapłatą za grzech jest śmierć i płaci szatan. Jak oddajesz się w niewolę, czyli jesteś pewnego rodzaju jego żołnierzem, należysz do jego legionu, to szatan płaci ci żołd i tym żołdem jest śmierć. To nie jest tak, że Bóg płaci śmiercią. Bóg płaci życiem. Jak należysz do Boga, to Bóg ci płaci Duchem Świętym, w cudzysłowie płaci. Chodzi o to, że właśnie owocem ducha, nie? Owocem, jakby jak z nim przebywasz, to doświadczasz miłości, radości, życia, spokoju, pewnego sensu, nie? Dobra, powoli lądujemy, dopijamy kawkę,
Dobrego dnia wam życzymy w ogóle. Szukajcie dobrych rzeczy, bardziej dobrych wokoło siebie, pięknych, niż takich rzeczy, które was niszczą, nie? Z psychologicznego punktu widzenia, jak gdyby ważne jest, żeby nazwać te rzeczy po imieniu, ale tylko tyle. Nazwać po imieniu, zobaczyć, dostrzec i tyle. Ale jakby skupić się na przestrzeni dobra. Szczególnie małżonkowie, nie? Dzięki za dzisiaj. Dobra, pozostańcie lekko. Kawiarkowi. Shalom, shalom.